nocy. Ktoś zapukał, po czym usłyszałem: otwórz proszę, wiadomości przynoszę. Patrzyłem przez wizjer, on dalej mówił: otwórz, muszę wypełnić swoją misję. Lekko uchyliłem spiskiem drzwi. On: wiem, że to wszystko dla ciebie dziwnie brzmi, ale mnie wpuść, ma wiadomość. Skończył, wbijając we mnie swój wzrok jak gwóźdź. Patrzyłem na niego, gdy już siedział w środku. Czułem, jak się rodzi ból w moim żołądku. Słucham, najpierw podziękuję, że nie mówię tego za łańcucha. Nagle, nasłuchując, zamarł jak drewno. Muszę wiedzieć, czy jesteśmy sami tu na pewno. Nie ma nikogo, jesteśmy sami. Możesz mówić śmiało, dokąd zmierzamy. Mam wiadomość, a ty jesteś ten obiekt. Wiem tylko, że przekazać mam ją tobie. Zaraz to zrobię, dziś, teraz nie. Nie przeraź się, ale mnie już wyniszczyła. Tracę siłę, te treści są dla mnie zbyt zawiłe. Spokojnie, ty ją pojmiesz, ale ja jestem bliski obłędu. Jak cię szukam, to już trzeci miesiąc z rzędu. Śmiał zacząć mówić, gardło siną spłukał. Gotów jakby tu win, znowu ktoś zapukał. Wizjerem patrzy na przybysza. Widzę, jak się stara ukryć to, że się zadyszał. Uchylam lekko, z mojej strony cisza. Ma pan gościa, prawda? Niech pan go nie słucha, jemu trzeba kaftan. Niech pan go wyrzuci, jak on wariatów pełno. To co panu powie, to tylko pusty bełkot. Kiedy skończył, mój gość już dość nerwowo kawę sączył. Mój gość w reakcji na ostatni epizod powiedział: moją wiadomość muszę ci przekazać, im się zbytnio zbliżą. Już tym nie zdziwił mnie, ale że się mocno zniecierpliwił, więc zaczął. Słowa tej wiadomości wiele znaczą. Wysiluj swój intelekt, zmarszczył skroń. Tym razem przeszkodził mu telefon. Odebrałem halo na słuchawce. Wiem, że ktoś odwiedzi pana salon. Niech pan go nie słucha i prędko wyrzuci. Usłyszałem tylko, nim telefon ucichł. Przy stole skulił się jak szakal. Nachylił się nade mną, mówiąc: skup się, teraz błagam. Czułem, jak się zmaga, jak urosła waga nad tą chwilą. Nagle wpada kamień, przebijając okno mi na wylot. Sprawca stał pod oknem z pewną siebie miną. Spojrzał na mnie wprost, potem usłyszałem jego głos: niech pan nie będzie głupi, ten człowiek pana zgubi. Niech pan go wyrzuci, nie słucha tego, steku bzdur. W ciągu kilku sekund mój cały pokój odbił mi się w szylię. Widziałem, jak mój gość nerwowo coś napisał, po czym szybko wybiegł. Nie zdążyłem za nim krzyknąć nawet. Rzucam się na kartkę, patrzę, co to? Wybiegając, wylał na nią kawę. Wzrok wytężam cały skołowany. Odczytałem jeden wiersz, brzmiał: Bóg jest skorumpowany. Bóg jest skorumpowany. Alkopoligamia.com. Ubrania, nagrania, styl.